wszystko tłumaczą na swoje sylaby, ponieważ nie mają liter R, no to ciężko im to wychodzi. Ja przywitam Was troszeczkę inaczej niż prezes Wiesław. Mianowicie starochińskim powitaniem. Witam wszystkich, tak? Da jia hao. Znaczy witam wszystkich. Ni hao znaczy cześć Ci, cześć Tobie. Ty dobry, my mówimy dzień dobry. Chińczycy mówią ty dobry, albo wy dobry, nimen hao. Albo da jia hao, czyli wszyscy dobry. My błogosławimy dzień. Przy powitaniu oni błogosławią rozmówcę albo rozmówcę. Ja nazywam się Cezary Chmielewski, jestem właścicielem szkoły Ni Hao. Największej w tej chwili szkoły języka chińskiego w Polsce. Mamy 6 oddziałów. Bardzo prężny jest oddział krakowski. Warszawa tutaj króluje, ale oddział krakowski, który powstał w 2012 roku, też bardzo dobrze sobie radzi. Trzecim w kolejności oddziałem jest wrocławski, nasza siedziba, nasza centrala. Natomiast Łódź, Poznań i Katowice niestety troszeczkę jeszcze słabe. Nie wiem jeszcze jak Katowice pozycjonować, bo to jest tak wielki obszar, że jak ktoś pisze język chiński, Katowica jest z Rudy Śląskiej. Znaczy jak pisze język chiński Łódź Śląska, to na przykład nie kwalifikuje się do tego, żeby mu się reklamy wyświetliły związane z Katowicami. A przecież tam macie blisko, to, nie? Z Rudy Śląskiej, albo z Bytomia. To jest jedno miasto. Dobrze. Czy w ogóle widać coś na tym ekranie? Na tym monitorze? Czy można przeczytać? W ogóle widać? Ale może będę się starał trochę czytać z tych slajdów, trochę własnymi słowami mówić, tak że będziecie wiedzieli o co chodzi, dobrze? Jak na razie jest świetnie, znaczy zrobimy bardzo dużo ciekawych rzeczy. No na razie dwie dopiero powitania, coś opowiedziałem i o szkole Ni Hao. Słuchajcie, na naszych zajęciach w szkole Ni Hao uczymy się dialektu mandaryńskiego, który przez samych Chińczyków nazywana jest Wu Tong Hua, mowa zwyczajna albo mowa powszechna. Dialekt mandaryński powstał na bazie dialektu pekińskiego i w latach 50. XX wieku przez zacnego, znanego Wam z historii pana Mao został prowadzony do szkół chińskich i od tamtej pory chińskie dzieci uczą się dialektu właśnie mandaryńskiego. Teraz jest taka sytuacja, że oni wynoszą, te dzieci chińskie wynoszą ze swoich domów lokalny etnodialekt, natomiast w szkołach uczą się dialektu mandaryńskiego. Muszą, jeżeli chcą dostać dobrą pracę, a dobra praca dla Chińczyka to jest praca w budżetówce, bo wtedy dopiero mają emeryturę. Tak? A tam są, muszą być zdane egzaminy ze znajomości Wu Tong Hua. Dialekt mandaryński, oczywiście dialekt oficjalny używany w ONZ, także no, uczymy się dialektu mandaryńskiego. Drugi pod względem popularności jest dialekt kantoński, używany przez Hongkongczyków i mieszkańców Kantonu, znanego Wam również z geografii miejsca Chin. Bardzo fajnie jest językiem chińskim, ponieważ aby się nauczyć biegle języka chińskiego, nie trzeba w ogóle znać ani jednego znaku. To jest taka ciekawostka. Wystarczy poznać tak zwany alfabet pinyin, który jest transkrypcją znaków chińskich albo tego, co Chińczyk wypowiada, tych wszystkich sylab, tych wszystkich głosek, samogłosek, współgłosek, na litery alfabetu łacińskiego, które znane nam są ludziom cywilizacji zachodniej. Tak? Nie musimy w ogóle znać przez to ani jednego znaku chińskiego i tak możemy się biegle chińskiego nauczyć. Chińskie dzieci w swoich szkołach podstawowych od pierwszej do czwartej klasy uczą się i znaków prostych chińskich i jednocześnie pinyin. Od piątej klasy wzwyż już uczą się w zasadzie tylko znaków. I uwaga, pinyin w ogóle nie jest obecny w przestrzeni publicznej w Chinach. W ogóle nie spotkacie pinyin. Spotkacie jeszcze w Szanghaju, w Pekinie tłumaczenia nazw własnych ulic, czyli pewnych miejsc, które są ważne, lotniska, jakieś dworce na język angielski, natomiast pininu nie spotkacie nigdzie. Pinin pomaga nam w nauce języka chińskiego. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście Państwo, którzy są zainteresowani uczeniem się języka chińskiego, żebyście wchodzili też w znaki, bo jest to element tradycji i kultury nierozerwalnie wiążący się z Chinami, ale bez tego też się biegle może się nauczyć chińskiego, mówić po chińsku. Państwo blisko widzicie, o czym mówię. Otóż pojedynczy znak chiński, tak troszeczkę już w praktykę wejdę, sami Chińczycy nazywają Hanzi. Hanzi, dokładnie. Możecie powtarzać, a nawet za chwileczkę będziecie musieli powtarzać, tak? Albo za chwilkę.
Za pojedynczym znakiem chińskim, uwaga, nie stoi litera, nie stoi głoska, nie stoi samogłoska czy spółgłoska. Za pojedynczym znakiem chińskim stoi sylaba. Słowa mogą się składać z jednej sylaby, dwóch sylab lub większej ilości sylab. Wiecie już Państwo, że tak jak powiedziałem, nie ma liter w języku chińskim, bo litery są odzwierciedleniem głosek, które wypowiadamy. Myśmy się, jak tutaj tablicę miał, to napisał Wam tak, takie dwa brzuszki do góry wystawione, tak? To jest literka M. I my się omówiliśmy, ludzie kultury zachodniej, że jak mówimy M, to tak to zapiszemy, tak? Jak zrobię kółko i kreseczkę taką pionową, no to powiedziałem, powinienem to powiedzieć D, tak? Tak się mówiliśmy. Chińczycy natomiast znakami zapisują nie litery, nie głoski, nie spółgłoski, nie samogłoski, tylko pewne pojęcia, idee, koncepcje od razu. Za chwileczkę w drugiej części przedstawię Wam kilka najprostszych znaków chińskich. Pamiętajcie tylko o tym, że klawiatury chińskie nie są wielkości tego pomieszczenia i nie mieszczą tych 49,5 tysiące znaków, tylko to są normalne klawiatury kwerty, którymi oni piszą pinyin, tak? O tym pinyin mówiłem. Czyli litery alfabetu łacińskiego zaprzęgnięte do tego, żeby napisać to, co Chińczyk powiedział. Dlaczego uważam, że język chiński jest najprostszym, jednym z najprostszych języków świata do nauczenia? Uważam, że mówię po angielsku dość dobrze, mówię płynnie po angielsku. W swoim życiu uczyłem się jeszcze włoskiego, trochę niemieckiego w szkole, a do rosyjskiego byłem zmuszony, tak? W szkole podstawowej, jak większość pewnie tutaj z Państwa. Nie pamiętam już, pewnie bym się nie dogadał tutaj z panią, pewnie też taką dygresję tylko wtrącę. Ostatnio poznałem twórczość Iwana Marczuka, waszego malarza. Jest po prostu przefantastyczny. Zakochałem się w jego malarstwie. Rewelacyjny artysta. No już też ponad 80, chyba 90 lat. Ale taka dygresja na marginesie. Dlaczego uważam, że język chiński jest o wiele prostszy od na przykład języka angielskiego? Otóż w języku chińskim brak jest deklinacji, brak jest koniugacji, brak jest rozróżnienia przez rodzaje, przez osoby, nie ma liczb, nie ma liczby pojedynczej i mnogiej, nie ma czasów gramatycznych. Gdybym Wam powiedział przykładowe zdanie w języku chińskim, przetłumaczone na język polski dosłownie, znaczy teraz to zrobię, a Wy mi powiecie, czy to zrozumieliście, dobrze? Ja jutro iść restauracja, i z przyjaciel jeść kolacja. Czy to jest zrozumiałe? Tak. Czy ja muszę powiedzieć, ja pójdę? Przecież wystarczy, że umiejscowię to w czasie, mówiąc, że jutro, tak? Wczoraj, dwa tygodnie temu, zeszły weekend, przedtem, potem, za dwa lata. Tak? Wystarczy, że to umiejscowię, już czasownika nie trzeba odmienić, tak? Dlaczego mówię restauracja, a nie do restauracji? Bo to nie restauracja do mnie przyjdzie na kolację, tak? Tylko to ja muszę się pofatygować do niej. Z przyjaciółmi, z przyjaciółkami, to jest do dodania, w kontekście można się tego domyśleć, tak? Albo dodanie rodzaju męskiego, pewnej sylaby, która mówi o rodzaju męskim, powoduje, że wiemy, że chodzi o mężczyzn. No i czemu nie zjeść kolację, wjeść, pojeść, najeść się na kolację? Wystarczy jeść, tak? Tak wygląda przykładowe zdanie w języku chińskim, przetłumaczone dosłownie na język polski. Język chiński w warstwie fonetycznej jest bardzo podobny do języka polskiego. My mamy dzidży, oni mają dzidży. My mamy cyciczy, oni też. My mamy sysiszy, oni też. Te wszystkie szeleszczące takie głoski. My mamy ży, oni mają ży. Anglofoni za to niestety mają bardzo duże problemy, żeby poprawnie nauczyć się wymowy języka chińskiego i naprawdę kaleczą. My startujemy z wysokiego bardzo pułapu. Jeżeli chodzi o znaki, no, ze znakami też się bałem na początku. Zacząłem się w ogóle uczyć języka chińskiego w wieku 39 lat. Wpadłem po prostu jak śliwka w kompot, jeśli chodzi o język chiński. Uczyłem się go po kilkanaście godzin dziennie. Trenowałem fonetykę po prostu jak wariat. I wszyscy nauczyciele teraz mówią, że mam akcent native'a. Także na początku każdego kursu to ja prowadzę zajęcia, bo jest dużo bardzo informacji do takich teoretycznych do powiedzenia Polakom. To jednak Polak najlepiej zrobi, tak? Żeby nie wiem, jak dobrze Chińczyk mówi po polsku, to Polak najlepiej zrobi. I na początku mojej nauki, jak przeczytałem, że tych znaków w największym słowniku języka chińskiego wydanym chyba w XVI albo na przełomie XVI-XVII wieku z punktu Kanci
jest ich 49 tysięcy, to się za głowę złapałem, tak? Nie, no nie do ogarnięcia przecież to jest. Później doczytałem, że 90% to są znaki wymarłe, albo jakieś duplikaty, albo jakieś znaki używane przez Ujgurów na określenie szóstego stopnia żółtości piasku na pustyni lodu, na przykład, nie? No to jest do niczego niepotrzebne. Więc już mi się zaczęło to jakoś podobać. Później dowiedziałem się, że wszystkie znaki składają się z 214 elementów, tak zwanych rdzeni. Sinologowie nazywają to rdzeniami albo kluczami inaczej. I te 214 elementów, one po prostu w różnych konfiguracjach i w różnych miejscach pojawiają się w różnych znakach. Tylko te 214 tych takich podstawowych cegielowych. Od biedy można powiedzieć, że to są litery chińskie, chociaż no, mówię, te litery są odzwierciedleniem głosek, które wypowiadają. Ale poznając te 214 elementów bardzo szybko i znaczenie, bardzo szybko się zaczynamy uczyć czytać i pisać po chińsku. Dlatego uważam, że chiński jest prostym językiem nauczenia. Okej. Okay. Troszkę w praktykę wejdziemy. No wiem, co to znaczy. Ćwiczmy jakieś... To chyba tak będzie przyjdzie. No, w drugą stronę. Nie? Jednak jest takie dwie rączki wokół okienka, czyli coś w rodzaju szczęścia domowego ogniska. Fachowcy twierdzą, że to jest słowo funda, napisane na jeden ze stu i więcej sposobów. Ja to tak robię trochę niedokładnie. Nie? No, pod inną wersją. Tych wersji tutaj... No to będę takiej wersji nie ma, ja ją stworzyłem. No bo oni też tworzą, nie? To się musi jakoś mieć do siebie. Tu jest jakaś pani, tutaj jakieś ramiona wyciągające się. No mniej więcej taka... To, to jest ten 49 501 znak. Tak, to wydarzy się w następnym słowniku, to też na tej edycji pojawi się. Okej, słuchajcie. Jak w ogóle te sylaby chińskie są zbudowane? Co to w ogóle jest? Tak troszkę w praktykę wejdziemy, bo chciałem z wami poćwiczyć najważniejszy element języka chińskiego, jakim jest tonalność. Uwaga! Sylaba chińska składa się, tu szybciutko przejdę, bo to są takie informacje już bardziej praktyczne, tak? Sylaba chińska składa się z nagłosu, wygłosu i tonu. Tak te części tej sylaby są nazwane. Przy czym sylaba chińska może się również składać tylko i wyłącznie z wygłosu i z tonu. Ta pierwsza sylaba, którą pokazuję tutaj na prezentacji, po lewej stronie, oznacza koniec. Tak, wypowiada się ją tak. Ma. Znaczy koń, albo bardzo popularne, niezwykle rozpowszechnione nazwisko w Chinach. 97 milionów Chińczyków nosi nazwisko koń. Duża rodzina koni, prawda? Ta druga sylaba, tutaj pogrubiona, pewnie Państwo widzicie, ją się wymawia poprawnie tak. Czekaj, bo to oznacza gęś. Gęś. Za tą sylabą, za tą samogłoską stoi bardzo skomplikowany znak. Ale jest również bardzo podobna sylaba, którą się wymawia tak. I oznacza ta sylaba głodny, głodna, głodne. Jeszcze raz. Mamy pierwsze zdanie. Co to może znaczyć? Głodny koń. Głodna gęś. Koń to ma. Tak, to jest ta sylaba po lewej stronie. Natomiast gęś jest po prawej stronie. Głodna gęś albo gęś jest głodna. Dosłownie. Słuchajcie, niezwykle ważny element języka chińskiego to ton. Nieobecny w języku polskim, niemieckim, francuskim, we wszystkich językach o korzeniu indoeuropejskim. Ton w języku chińskim zmienia znaczenie słów. To, co wam przed chwilą pokazałem, czyli tą głodną gęś, to były dwie identyczne sylaby, dwie identyczne samogłoski, ale trochę inaczej wypowiedziane. Pierwsza była powiedziana tak wzrastającym tonem, druga takim opadającym. I ten ton decyduje, że mówimy o dwóch różnych słowach, tak? Głodna gęś albo gęś jest głodna. Na terenie Europy, tak jak już wam powiedziałem, ton nie jest obecny w słowach, natomiast na Dalekim Wschodzie raczej tak. Język tajski jest językiem tonalnym, język wietnamski jest językiem tonalnym. W dialekcie mandaryńskim są cztery tony podstawowe, jeden neutralny, natomiast na przykład w tajskim jest 8 tonów, a w wietnamskim 7. Czyli jeszcze troszeczkę bardziej fajna.
I jak te tony brzmią? Już sobie troszeczkę potrenujemy, mam nadzieję. Nie będzie konsumpcja, więc może to się nam to nie udać. Ale to się uda, nie wolno jeść. Nie, to ja wstydnie. Nie będę ciągle odwołać. Okej, słuchajcie, tak jak mówiłem, w dialekcie mandaryńskim są cztery tony podstawowe. Chciałbym, żebyście je ze mną teraz sobie tak króciutko przećwiczyli. Zobaczymy, jak macie to studiujemy za chwilę. I czy się nadajecie. Ty ile razy byłaś? Dona od Kuchińskiego. No więc właśnie zaraz zobaczymy, ile potrzeba, żeby przeczytać tak ze 40% tekstu i go zrozumieć. Zaraz to pokażę. Pierwszy ton jest w dialekcie mandaryńskim, wypowiadany jest równo i wysoko. Głos nam ani nie faluje, ani nie wznosi się, ani jakoś dramatycznie nie opada. Jest wypowiadany w stosunku do naszego tembru naturalnego wysoko. Przykładowa samogłoska A, wypowiedziana na pierwszym tonie, brzmi następująco. A. Ćwiczymy wszyscy. Świetnie, brawo, cóż za grupa. Super, super. Głośnie wszyscy. Okej, okay. Moment, jeszcze raz powtórzę. Pierwszy ton. A. Świetnie, można sobie pomagać ręką. Nie, jak ktoś woli. Jak ktoś jest kinestetykiem, to proszę. A. Świetnie, bardzo dobrze. Drugi ton, zwany również wzrastającym, wypowiadany jest od naszego tempu naturalnego. Wznosimy głos do góry i zakończamy wypowiadanie sylaby mniej więcej na tym samym poziomie, na którym wypowiadamy cały pierwszy ton. Przykładowa samogłoska A, wypowiedziana poprawnie na drugim tonie, brzmi następująco. A. Jakbyśmy o coś pytali, tak? My tu mamy taką melodię zdania pytającego wzrastającą, tak, znoszącą się. Uwaga. A. Świetnie. Najpierw ja potem wy, dobra? A. Dobrze. A. Świetnie. Uwaga. Przechodzimy do trzeciego tonu. Najtrudniejszego niestety dla Europejczyków do wyćwiczenia i zapamiętania i rozpoznawania podczas płynnej wymowy z językiem. Otóż zaczynamy wypowiadać ten ton troszeczkę niżej niż nasz tembr naturalny. Opuszczamy głos, robimy takie siodełko z głosu. Podnosimy ten głos do góry, ale nie tak wysoko kończymy wypowiadanie go jak w tonie drugim, tylko troszeczkę niżej. Na tej skali tutaj to jest ton średnio wysoki chyba, tak? Średnio wysoko, tak. A średni ton to jest nasz tembr naturalny. Poprawnie wypowiedziana samogłoska A na trzecim tonie brzmi następująco. A. A. Świetnie. A. A. Świetnie. Jeszcze raz. A. A. Robimy jak najniżej ten ton, jak najniżej staramy się opuścić głos. Tak. A. A. Świetnie. Najtrudniejsze niestety dla kobiet, ale za to macie za chwilę łatwiej, bo czwarty ton jest najłatwiejszy dla kobiet do wyartykułowania. Otóż czwarty ton najdynamiczniejszy, naładowany największą ilością energii, najkrótszy, najszybciej wypowiadany. Rozpoczynamy wypowiadanie tej sylaby wysoko, tak wysoko jak pierwszy ton cały wypowiadamy i szybko nam głos opada do tembru naszego niskiego. Poprawnie wypowiedziana samogłoska A na czwartym tonie brzmi następująco. A! Kobiety mają najłatwiej w tym tonie. Uwaga! A! 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 Świetnie! A! Bardzo dobrze. Uwaga! Pierwszy ton. A! Drugi. A! Trzeci. A! I czwarty. A! No już możemy jechać. Super. Okej, okay. Słuchajcie, to było z samogłoską A, która wiele znaczeń nie ma. Dodam do tej samogłoski A, bo to można traktować jako wygłos, samogłoskę A można potraktować jako wygłos, dodam nagłos M. Powstanie nam sylaba ma, która jest chyba w każdym języku bardzo podobnie wypowiadana, tak? Czy spotkamy Japończyków, czy Amerykanów, czy Niemców, to ma pewnie tak samo będą wszyscy wypowiadać, albo bardzo podobnie. Sylaba ma na pierwszym tonie w języku chińskim ma znaczenie mama. Wypowiada się ją tak. Ma. Ma. Dobrze. Ma. Ma. Mój stan to mówi, że ma
ma słuchać to chyba pan, tak? Pan mówi, że ma słuchać, absolutnie, tak? Mniej więcej. No to dobrze. To pan powinno najlepiej iść. Uwaga. No to dobrze. Uwaga, jeszcze raz. Ma. Świetnie, bardzo dobrze. Są jacyś nieletni? Nie ma. Nie ma, dobra. Uwaga. Sylaba ma wypowiadana na drugim tonie ma kilka znaczeń w zależności od kontekstu. To mogą być konopie, to może być marihuana, to może Maryka. Być strytek, stryczek albo juta. Tak, Maryka też, dokładnie. Poprawnie wypowiedziana sylaba ma na drugim tonie brzmi następująco. Ma. 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 Świetnie, bardzo dobrze. Nie płynnie przechodzimy do sylaby ma na trzecim tonie. Kto wie, co to znaczy? Ma na trzecim tonie, sylaba ma. Mówiłem świetnie, bardzo dobrze. Koń. Albo nazwisko takie dosyć popularne w chińskim języku. Poprawnie wypowiedziana ta sylaba brzmi następująco. O Jezus, miałeś na konie? Nie wiem. Nie musisz się nauczyć, bo cię przewodniczący prosił dwa razy. Ma. Ma. Dobra. Sylaba na trzecim tonie brzmi następująco. Ma. Ma. Dobrze. Ma. Ma. Dobrze. Ma. Ma. Okej. Okay. Zobaczmy, co znaczy ta sylaba na czwartym tonie. Ma kilka znaczeń również. Jest to czasownik o takim dosyć negatywnym zabarwieniu. Sylaba ma na czwartym tonie oznacza nakrzyczeć, skarcić kogoś, beształć, łajać, przeklinać i takie negatywne dosyć skojarzenie. Poprawnie wypowiedziana ta sylaba brzmi na czwartym tonie brzmi następująco. Ma. 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 Świetnie. Ma. 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 Bardzo dobrze. Ma. 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 Okej. Okay. Jest jeszcze ton neutralny, tak jak mówiłem, są cztery tony podstawowe, jeden ton neutralny. Wypowiadamy go tak delikatnie, lekko, nie akcentujemy wypowiadania tej sylaby. Jest ona na przykład obecna w wyrazie mama, oznaczającego również mamę. Mama. My też mówimy mamusia, mamunia, mamy tam kilka takich wyrażeń. No oni też mają, mówią albo ma, albo mama. Mama. Sylaba jest w tonie neutralnym. Jest też sylaba, którą się wypowiada na tonie, sylaba ma, którą się wypowiada na tonie neutralnym i ona oznacza w języku polskim taką partykułę pytajną czy. Mówimy, czy jesteś Polakiem, czy masz 20 zł pożyczy, czy dzisiaj środa, czy dzisiaj spotkanie TPPH i tak dalej, i tak dalej. Chińczycy też tak zadają pytanie, tylko sylabę ma stawiają na końcu zdania. My na początku czy, a oni na końcu stawiają sylabę ma. Zaraz się wyjaśnię, dlaczego o tym mówię. Przypomnijcie mi, co oznacza sylaba ma na pierwszym tonie. Kto powiedział? Mama. Mama, dobrze. Co oznacza sylaba na drugim tonie? Ma. Sylaba ma. Nie? Konopie. Konopie, tak. Albo marihuana, konopie, albo stryczek, albo juta. Co oznacza sylaba ma na trzecim tonie? Koń, tak. I na czwartym tonie? Nie? Ma. Co to znaczyło? Pytanie. Nakrzyczeć, łajać, kogoś beszczać, tak. Okej. Okay. Mam dla was zdanie do przetłumaczenia. Uwaga, powoli je powiem. Co to znaczy? Ma. 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 Świetnie, bardzo dobrze. Mama nakrzyczała na konia. Brawo. Mama nakrzyczała na konia. Ma, ma. A oczywiście Chińczyk nigdy w życiu nie powie tego zdania, no bo ja też sobie nie wyobrażam, żeby to było użyteczne jakieś. Ale powstało zdanie logiczne z trzech takich samych sylab, tylko trochę inaczej wypowiedzianych. Nie? Troszeczkę inaczej są wypowiedziane te sylaby, ale to są te same cały czas sylaby. Ekstremalnym przykładem, jak ważny jest ton w języku chińskim, jest słowo maj. Słowo maj wypowiedziane w trzecim tonie, maj, oznacza kupić. Wypowiedziane w czwartym tonie, maj, znaczy sprzedać. To pokazuje, jak ważny jest element tonu w języku chińskim. Sylaba maj
wypowiedziana w dwóch różnych tonach i są zupełnie przeciwstawne znaczenia, tak? Jedziemy na giełdę ze swoim samochodem, żeby go sprzedać, a kupimy jeszcze jeden. Dobra, słuchajcie, troszeczkę kilka słów już na zakończenie o znakach, które są mega ciekawym tematem. Tak na szybko, spójrzcie na to jabłko. Jak my zapisujemy jabłko? My piszemy J, A, B, L, K, A. O, przepraszam, na końcu O. Jabłko. Używamy liter alfabetu łacińskiego, bo my zapisujemy głoski, czyli to, co nam wypada z ust. Natomiast Chińczycy zapisują znaki i pod za każdym znakiem, tak jak już mówiłem kilka slajdów wcześniej, za każdym znakiem zawsze kryje się jakieś od razu znaczenie, jakieś pojęcie, jakaś idea, jakaś koncepcja, jakiś rzeczownik, przymiotnik czy czasownik. To jest akurat przykład znaku, jednego z prostszych znaków, który posiada w sobie wszystkie możliwe w języku chińskim pisane pociągnięcia pędzle. Jest ich 8, one mają swoje nazwy. To nie jest istotne tutaj, co one oznacza. Znaczy akurat ten znak oznacza wieczność. Wieczność. Za tym znakiem kryje się pojęcie wieczności. Ktoś tu mówił o 49,5 tysiącach znaków, tak? Czyli niecałe 50 tysięcy. Otóż uczeni w piśmie, Chińczycy, którzy się tam 70 lat czy 80 lat już uczą pisać znaki, znają ich do 20 tysięcy. To są naprawdę już tacy, jak znacie z filmów chińskich, z białymi brodami, tutaj białymi brodami, czy włosami tacy tych takich swoich lnianych, czy jedwabnych szatach, mnichowie pewnie, znają do 20 tysięcy znaków. Mój nauczyciel chińskiego z Wrocławia, który mnie uczył w 2010 roku, doktorat na Politechnice Wrocławskiej, znał 8 tysięcy znaków. I to już było po prostu dla mnie nie do ogarnięcia. Ale on znał, on studiował chemię, czy tam wycelowywał się z chemii, więc znał takie słowa, takie znaki jak kwas askorbinowy, kwas salicylowy, siarkowy, zasada wapniowa, jakaś tam coś tam, więc bardzo nieprzydatnie potrzebne nam znaki do codziennej komunikacji. Za 1000 znaków, jeżeli znamy, potrafimy przeczytać podstawową jakąś literaturę. Za 200 najbardziej rozpowszechnionymi, najczęściej występującymi znakami stoi około 40% tekstu pisanego w języku chińskim. Ja wam pokażę dzisiaj za to 8 znaków takich naprawdę, mam nadzieję, że proste. Oto pierwsze 4. Pierwszy znak, jak widzicie na grafice, ten, to są usta. Chińczycy nie zapisują w tej chwili obecnie współcześnie kółek. Piszą tylko prostokąty, kreski, albo kreski lewoskrętne, albo prawoskrętne, albo kropeczki jakieś. Pierwszy znak to jest usta. Nie można tego zawrzeć w kółku, bo tak jak mówię, kółka są używane, więc zawarto to w kwadracie. Zobaczcie, że jest to trochę podobne nawet do tych ust, nie? Drugi znak to jest ogień. Też tak graficznie trochę przypomina ten ogień, tak? Trzeci znak, człowiek, tak? Jak idę, stawiam krok do przodu, to wygląda mniej więcej z boku jak człowiek. Graficznie jest to przedstawione przez taki znak. Czwarty znak to drzewo. Oczywiście te znaki, one tam 4000 czy 5000 lat temu trochę inaczej wyglądały, ale ewolucja spowodowała, że teraz wyglądają w ten sposób. I drzewo ma teraz pień, konary, jakieś gałęzie, dwie. Tak wygląda drzewo. Prawda, że podobne? Tak. Następne 4 znaki to nie są zęby ani korona, to są góry, tak? Albo góra jedna. Drugi znak tutaj to jest słońce. Tak graficznie jest przedstawione, że ona tu gdzieś schodzi za oknem. Trzeci znak to jest księżyc. I też tak troszeczkę tutaj pokazane jest, jakby za oknem gdzieś tam sobie schodził. I czwarty znak jest wersją tradycyjną znaku drzwi, brama, odrzwia, wrota. Takie mniej więcej znaczenie. To jest znak tradycyjny, wersja znaku tradycyjnego. Znaki tradycyjne, musicie o tym wiedzieć, że pismo chińskie dzieli się na pismo tradycyjne i pismo uproszczone. Pismo uproszczone, tak pokrótce tylko opowiem, jest używane w Chinach kontynentalnych, natomiast zapis tradycyjny pozostał na Tajwanie, w Hongkongu i na wyspie Macao. I to jest wersja tradycyjna tego znaku, czyli trochę bardziej skomplikowana niż wersja uproszczona. Graficznie jeszcze raz przypomnę, jak one wyglądają, tak? Wpisane w jakieś okoliczności. I teraz zobaczmy, co się dzieje, jak zaczniemy łączyć te znaki.
Pierwszy znak, wiecie co to jest? Człowiek, osoba albo ludzie, bo nie ma liczby w języku chińskim. Nie ma liczby pojedynczej czy liczby mnogiej. To może być również ludzie. Uwaga, dwie osoby za sobą idące to śledzić. Dwie osoby obok siebie i jedna osoba, czy jeden człowiek na górze, to już jest tłum. Najprawdopodobniej jest trochę więcej, nie? Tych ludzi, więc to już jest tłum. Jak stanę tak w rozkroku i rozłożę ręce, to jestem taki duży, nie? To jest duży, duża, duży. Tak? Człowiek w ustach to więzień. Co się dzieje ze znakiem drzewo? Mamy jedno drzewo, to już powiedziałem, drzewo. Uwaga, dwa drzewa to taki niewielki las, zagajnik, knieja mniej więcej. Trzy drzewa to już jest puszcza albo dżungla, czyli duży las. Pod drzewem jakaś deska leżąca to jest podstawa. Natomiast pusta na drzewie no to jest idiota, bo kto może wchodzić na drzewo i wygłaszać jakieś tezy. To jest idiota. Co się dzieje z płomieniem? Znaczy z ogniem, przepraszam. Jeden znak ogień, to już sobie poznaliśmy ten znak. Dwa ognie nad sobą to jest gorący. Trzy ognie obok siebie to jest płomień. Natomiast ogień podłożony pod dwa drzewa to jest spalanie płonące. Idźmy dalej. Znak słońca już znamy z grafik poprzednich, z poprzednich slajdów. Dwa słońca obok siebie albo jedno nad drugim to jest dostatni i bogaty. Trzy słońca obok siebie to blask, nie można sobie wyobrazić nic bardziej błyszczącego. I słońce i księżyc obok siebie to inaczej jasność albo jutro, bo jak minie jedno słońce i jeden księżyc od dzisiaj, to na pewno jest jutro, nie? Nie dzisiaj, ani nie pojutrze, ani nie wczoraj. No i deska pod słońcem, czy jakaś podstawa pod słońcem, to jest horyzont. Co się dzieje z tym podstawowym znakiem następnym, drzwi? Otóż deska w drzwiach, czy jakaś podstawa w drzwiach, to rygiel. Zasuwa jakaś, tak? Rygiel. Usta w drzwiach to jest pytać, tak? Pukam. Czy mogę o coś zapytać, tak? Otwieram. Czy mogę o coś spytać? Tak? Usta w drzwiach to inaczej pytać. Człowiek w drzwiach to uciekać, wymykać się, tak? Też jakiś dynamiczny proces. To jest jeden z ciekawszych znaków, bo on jeszcze wcześniej się nie pojawił. To jest kobieta, jeden taki pojedynczy znak. Dwie kobiety obok siebie to jest spór albo kłótnia, tak? Natomiast trzy kobiety to jest cudzołóstwo. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. No, najbardziej ciekawy slajd, tak? Tutaj, proszę. Nie wiem, czy lampa się nie odbija. I słuchajcie, to były przykłady akurat kompozytów, czyli takich znaków, które są zespawane z cegiełek budulcowych. Natomiast są słowa, tak jak mówiłem, dwusylabowe w języku chińskim. I tu prezentuję kilka takich słów, które składają się z tych cegiełek budulcowych wcześniej poznanych przez nas. Otóż ogień plus góra to są dwie sylaby osobno wypowiedziane, czyli słowo dwusylabowe oznacza wulkan. Tutaj mamy znak oznaczający Japonię, czyli słońce plus podstawa. Wiemy, że inaczej Japończycy są nazywani, Japonia jest nazywana krajem wschodzącego słońca, tak? Albo kwitącej wiśni. Albo kwitącej wiśni, tak. Ale tego w znaku... Mam takie pytanie, czy to wszystko już na pierwszej lekcji uczniowie Nihao są tak... Nie. To jest lekcja taka pokazowa, która was zaznajamia z łatwością języka. Jest wyższy pułap, nie? Nie. Nie o to chodzi. Na pierwszej lekcji normalnego kursu zaczynamy już sobie rozmawiać. Wprowadzamy na przykład zaimki osobowe, jakieś podstawowe czasowniki. A tutaj tylko tak... Wiadomo, o co chodzi. Tak, nie będę was tutaj... No po co wam zaimki osobowe i tak tego nie użycie, nie użyjecie, prawda? Okej. Kto mi powie, co to może być za znak? Słońce, podstawa i człowiek. Słońce i podstawa to była Japonia. Słońce, podstawa i człowiek to co to? Japończyk. Brawo. Świetnie. Japończyk. Słuchajcie, ostatni znak, który chciałem wam zaprezentować, składa się również z dwóch sylab. Pierwsza sylaba składa się z takich dwóch cegiełek budulcowych, dwóch gór na siebie nałożonych. Kiedyś ten znak oznaczał wygnanie. Cesarz, jak się chciał kogoś pozbyć, to kogoś gdzieś tam wygnawał. Banował, powiedzmy, za dwie góry, tak? Więc to kiedyś ona oznaczało wygnanie. Teraz oznacza wyjście.
Chińczycy dodają jeszcze do tego słowa znaczające wyjście, jakiś otwór, bo przecież nie wyjdziemy przez dach albo przez podłogę, tak? Musi być jakieś drzwi albo jakieś okno, więc dodają tego jeszcze znak usta. Znak ten wymawia, słowo to wymawia się czukou, oznacza wyjście. I to mi uświadamia, ja też już zakończyłem, będę się kierował ku wyjściu. Dziękuję bardzo.